Cześć, z tej strony Kucyk, dzisiaj mam dla Was kolejny unboxing. I to jest po raz kolejny paczuszka od True Nighta. Bez zbędnego gadania otwieramy. Gdyby ktoś pytał, MTech 2030. Mały, no jak będzie jego recenzja, ale to w swoim czasie. Okej. Otwieramy. Okej. Oczywiście pakowanie, sama latarka i informacje. To nam nie jest potrzebne. Okej. I jest to True Night TN4A. Nowy. Troszeczkę mocniejszy niż TI3 i TI4. Zaraz zresztą zobaczycie. O, proszę bardzo. Oczywiście papierologia. Sama latarka od razu w pokrowcu. Oj, masa dodatków. Zobaczmy, co tu jest. Oczywiście zapasowe o-ringi, smyczka z suwakiem, ona jest, nie jest gumowa, i zapasowy żelowy przycisk, gdyby nam się rozwalił ten pierwszy. Coś tu jeszcze jest, oczywiście odsysacz wody, gąbeczka, pod gąbeczką już nic nie ma. Dobra, to sobie odłożę. W ten sposób. I sama latarka. No, pokrowczyk na razie pierwsze wrażenie całkiem dobre. I latarka. No, trochę większa jest na EDC, na pewno się nie nada, ale. No, do plecaka na jakąś wyprawę. O, wybaczcie. Zobaczmy, jak to świeci. Ona jest zasilana bateriami 2A. Niestety mam tylko takie z Ikei, ale myślę, że dadzą radę. Mamy taki koszyczek na baterię, fajnie pozłacane styki. Zobaczmy, jak to działa, czy to jest jakaś różnica, nie. Dobra, pewnie i tak nie ogarnę teraz trybów, przynajmniej jakieś coś tam. Dobra, no całkiem jasno, jak się przytrzyma i się, nie, dobra, wiem na pewno, że jak się dwa razy kliknie, to mamy turbo i tutaj właśnie mamy maksymalną moc, czyli, że wyłączę, 1050 lumenów, gdybyście chcieli sobie obczaić, sorry, może, zobaczcie światło, gdybyście chcieli sobie obczaić, co i jak. No, także nie znalazłem stroboskop. Kurczę, fajna. Podoba mi się, taka dosyć masywna jest. No, ale nie przedłużając, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dziękuję również firmie True Night za podesłanie latareczki. No i zapraszam Was do komentarzy, do ocen na Facebooka, na Instagrama. No i cześć!